Blisko 200 pań wzięło udział w wieczorze biznesowym, który odbył się w Wałbrzychu. Nie bez powodu spotkanie zatytułowane zostało Przebojowe biznesmenki. Kobiety z klasą i wysoką pozycją zawodową przekonywały, że warto swój los wziąć we własne ręce, bo tylko tak osiągniemy sukces. Zaprosiłyśmy dużo organizacji działających tutaj lokalnie, ale przede wszystkim kobiety, które mogą o sobie powiedzieć, że są przebojowymi biznesmenkami. Przekonujemy przede wszystkim do tego, że warto mówić o swoim sukcesie, że to opowiadanie o swoim sukcesie, budowanie własnej marki przekłada się na to, jak inni nas odbierają, w jaki sposób my budujemy sojuszników własnej marki, jak i również w jaki sposób inni mają nas kupić na rynku. Kobieta nie potrzebuje wchodzić do biznesu z obcasem. Wystarczy, że wejdzie ze swoją wiedzą, doświadczeniem, ze swoją kobiecością. I dzisiaj też będziemy o tym mówiły, jak to łączyć, tą swoją kobiecość z tymi obowiązkami, jakie na co dzień wykonujemy, czyli rola matki, rola żony, ale również rola kobiety, która spełnia się zawodowo, że to wszystko można połączyć. Także będziemy na pewno mówiły również o własnych doświadczeniach, w jaki sposób zbudowałyśmy własne marki. Ogólnopolska akcja przyciągnęła wielu sympatyków, którzy licznie włączyli się w organizację spotkania. Trenem honorowym naszego wydarzenia jest Sudecki Związek Pracodawców, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, a także patronat honorowy nad wydarzeniem objął Telewizja Dami. I również zaprosiłyśmy lokalne firmy, ale także firmy ogólnopolskie. W spotkaniu wzięły udział przedsiębiorcze kobiety z całej Polski, które swoją upartością, dążeniem do realizacji marzeń, które w rezultacie połączyły z zarabianiem pieniędzy, stworzyły własną markę i tym samym wkroczyły w świat biznesu, przełamując stereotyp, że jest to miejsce tylko dla mężczyzn. Ilość kobiet w biznesie nie widzimy, żeby to był taki lawinowy wzrost, ale my widzimy jedno, że kobiety chcą wyjść z cienia. Do tej pory gdzieś jednak, jeżeli mówiliśmy o przywódcach, o liderach, kogo my widzimy? Widzimy głównie w mediach mężczyzn. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jest coraz więcej organizacji kobiecych dla kobiet, które chcą inspirować inne kobiety, które do tej pory jeszcze nie odważyły się mówić o sobie czy pokazywać siebie, żeby budowały silną markę, żeby nie bały się przede wszystkim mówić o swoim sukcesie, żeby nie bały się pokazywać, że słuchajcie, ja nie tylko jestem kobietą, ja jestem również osobą, która ma ogromne doświadczenie, która jest merytoryczna, która jest wiarygodna, która posiada zaufanie biznesowe, żeby na tym budować swoją karierę. Nie zabrakło również lokalnych kobiet, które wzięły biznes we własne ręce i spełniają przy tym własne marzenia. Staram się rozwijać swoje pasje, bo to co robię to jest moja pasja. Jest to biżuteria artystyczna wszelkiego rodzaju oraz artystyczna odzież lniana. Co mogę poradzić kobietom, które chciałyby otworzyć biznes? Przede wszystkim mieć wiarę w to. Przede wszystkim, jeżeli ma się marzenia, to trzeba je spełniać, trzeba ciężko pracować. Jeżeli ma się wsparcie w rodzinie, a ja mam takie wsparcie, moim wspaniałym wsparciem jest mąż Andrzej, który motywuje mnie do działania, również dzieci, to oni mnie wspierają w tym, co robię. Rada dla kobiet, które chciałyby realizować swoje marzenia, cokolwiek by to było, należy czynić to z pasją. Z pasją przede wszystkim, a myślę, że wszystko inne przyjdzie z czasem. Całość spotkania uświetnił występ międzynarodowej mezzosopranistki Izabeli Kopeć.